Państwo podziemne, które istniało w czasie II wojny światowej, było ewenementem na skalę światową, dlatego że w dziejach świata nie znajdziecie takiego przykładu, gdzie w niewoli, że naród, który jest w niewoli, nie stworzy tak szerokich struktur organizacyjnych państwa. A w zasadzie powinniśmy od początku zacząć, co powinno państwo każdy zawierać, bo każde państwo powinno mieć co, na przykład granice, a na przykład nie mieliśmy wtedy granic. Powinno mieć własną oświatę, oczywiście naukę, bo bez oświaty nie ma żadnego rozwoju państwa. Państwo podziemne powinno, państwo powinno mieć też rząd, władzę jakąś, jakiś system ustalony. I to w zasadzie próbowali też zrobić pokojemu bez wiedzy Niemców Polacy. Istniało to państwo podziemne ponad 5 lat, prawie całą II wojnę światową. Zniszczył je wprowadzenie komunizmu w Polsce, bo wyjaśnię dlaczego. Ponieważ w czasach Niemcy, w czasie II wojny światowej, nie dawali możliwości Polakom jakiegoś awansu społecznego. Jeżeli Niemcy zajęli Polskę, to jeżeli ktoś przed wojną był chłopem i wojna go została akurat na tym stanowisku, to tym chłopem miał być do końca. Miał mieć skończone 4 klasy podstawowe, 4 klasy szkoły powszechnej i tyle. I oczywiście likwidacja inteligencji, bo Polska miała być w założeniu krajem zniewolonym, krajem, który miał, narodem, który miał być tanim siłą roboczą. A komuniści dawali możliwość awansu społecznego chłopom, klasie robotniczej, jak i wielu ludzi na to poszło. I stąd ten komunizm u nas tak rozkwitł, że nie udało się rozwinąć tych struktur, ten terror cały komunistyczny, aparat bezpieczeństwa tak działał w taki sposób, że nie udało się już tego odtworzyć. Chciałbym zacząć od początku. W tym roku, 27 września, w sobotę, świętowaliśmy 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Jest to data symboliczna, ponieważ powstała organizacja Służba Zwycięstwu Polski. Ta organizacja była zalążkiem Armii Krajowej. Powstała jeszcze w czasie obrony Warszawy, w czasie kampanii wrześniowej. Dowódcą został generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz, związany ze środowiskiem Piłsudczykowskim, bo trzeba pamiętać, że wtedy Warszawa była obrażona, wojna, kampania się kończyła na naszą niekorzyść w 1939 roku i wtedy zaczęło powstawać powoli właśnie to państwo podziemne. Generał Tokarzewski-Karaszewicz później był dowódcą Służby Zwycięstwa Polski, a po przekształceniu dowódcą Związku Walki Zbrojnej, gdyż Związek Walki Zbrojnej powstał w grudniu 1939 roku. Tokarzewski-Karaszewicz nie był długo dowódcą z tego względu, że został schwytany przez NKWD w Lwowie na początku 1940 roku. Został skazany na łagry, wyszedł z armią Andersa i zmarł na Zachodzie. Generał Rumel był dowódcą obrony Warszawy, jednym z inicjatorów powstania Służby Zwycięstwa Polski, ale poszedł do niewoli niemieckiej, której spędził całą wojnę. Oto tak wyglądały struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Nie wiem, czy dobrze widać. Jest po lewej stronie, widzimy pion wojskowy, a po prawej pion cywilny. Pion wojskowy, wszystkim głową państwa był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz, który najpierw władze polskie na uchodźstwie znalazły się w Rumunii, potem we Francji w miejscowości Angers, a potem w Londynie. I na uchodźstwie powstały rządy, powstało naczelne dowództwo. Naczelnym wodzem był najpierw generał Władysław Sikorski i premierem również został po tym krótkim czasie. Pion wojskowy znajdował się główne dowództwo na uchodźstwie, na zachodzie, a dowódca Armii Krajowej znajdował się w terenie, w okupowanym kraju. Powstawały różne kierownictwa, kierownictwa dywersji, kierownictwo oddział wywiadowczy, oddział łączności, oddział kwatermistrzowski, czyli oddział do stacjonowania, oddział
łączności konspiracyjnej, służby ochrony powstania, sanitarny oddział. Więc w zasadzie Armia Krajowa była bardzo dobrze zorganizowana. Nie było aż takiej infiltracji jak na przykład w ruchu oporu w Belgii czy we Francji. Po prostu trudno było agentom niemieckim dotrzeć do struktur Armii Krajowej, więc to był nasz, można powiedzieć, taki wielki sukces. Po stronie prawej widzimy pion cywilny. Na czele stanął premier rządu, który znajdował się na uchodźstwie. Powołał taką funkcję delegata rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraju, w randze wicepremiera. Pewna osoba, która znajdowała się w kraju, bo wicepremier, czyli ten delegat rządu, nie był nigdy na uchodźstwie, tylko znajdował się na okupowanym terenie, powołał taki mały konspiracyjny sejm, nazywany najpierw Politycznym Komitetem Porozumiewawczym i kilkakrotnie przekształcanym w Krajową Reprezentację Polityczną i w Radę Jedności Narodowej. Delegat rządu RP na kraj powołał takie departamenty, takie można powiedzieć ministerstwa, które polegały na tym, na kontynuacji ministerstw z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład Departament Spraw Wewnętrznych, Departament Oświaty i Kultury, który zajmował się popularyzacją tej kultury patriotycznej, na przykład organizowali koncerty Chopina, które były zakazane, groziła kara śmierci. Był Departament Pracy i Opieki Społecznej, była Rada Pomocy Żydom, Żegota. Był też Departament Robót Publicznych i Odbudowy, Departament Sprawiedliwości, Komitet Ekonomiczny i Skarb. Dalej przejdę do Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, do tego podziemnego sejmu. Składały się z czterech partii. Polskiej Partii Socjalistycznej, ze Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Te wszystkie cztery partie były, można powiedzieć, w takiej opozycji w czasach sanacyjnych, w czasach piłsudczykowskich. Nie ma tu ani OZON-u, ani BBWR-u. Z tego względu, że kampania wrześniowa sprawiła, ludzie w czasie kampanii wrześniowej, można powiedzieć, wyrzekli się tych ideałów piłsudczykowskich. Oni zwątpili. Zobaczyli, jaka to niby była ta potęga, co Rydz Śmigły obiecywał. Te obietnice okazały się niespełnione i mieli do rządów sanacyjnych, do Rydza Śmigłego, do Mościckiego bardzo wielki żal, z tego względu, że nie pokonali Niemców, a były tyle zbiórek, pożyczki przeciwlotnicze, tyle naród polski zbierał tych pieniędzy. Był Fundusz Obrony Morskiej, Fundusz Obrony Narodowej. Ten organ zajmował się sprawami politycznymi państwa, sprawami podziemnymi razem z delegaturą rządu na kraj. W 1939 roku powstał Związek Walki Zbrojnej. Organizacją tą dowodził, został komendantem tej organizacji, założycielem generał Kazimierz Stosunkowski, który znalazł się po obronie Lwowa po wielu miesiącach tułaczki we Francji. I on dowodził z zachodu organizacją tą. Musiał z tego stanowiska zrzec się z tego względu, że nie miał kontroli nad tym, co się dzieje w kraju. Potrzebna była osoba, która dobrze wiedziała, co się dzieje w okupowanej Polsce, w Generalnej Guberni, i musiał generał Sosnkowski zrezygnować i podać się do dymisji w ciągu kilku, był tylko dowódcą kilka miesięcy. 14 lutego powstała Armia Krajowa. Liczyła ona ponad, razem ze wszystkimi, sanitariuszami, z łącznikami, ponad 500 000 żołnierzy. Armia Krajowa była organizacją, no jak to sama ma, to nie była żadna organizacja, tylko jak to się mówi, piąta kolumna, była to wewnętrzna, ktoś mówi tak, armia w kraju, która też walczyła w partyzantce, w różnych oddziałach konspiracyjnych, po prostu wykonywała pewne zadania. Dowódcą został generał Stefan Grotrowecki, ale wielką klęską dla polskiego państwa podziemnego było 19 czerwca 1943 roku nagłe aresztowanie generała Grotrowieckiego. Dlaczego? Nie udało, oczywiście w każdej organizacji znajduje się pewien, zawsze znajdzie się jakiś kret, który się sprzeda, który wyda. I Ludwik Kalkstein, były oficer wywiadu akowskiego, odznaczony Krzyżem Walecznym, poszedł na współpracę z Niemcami, został aresztowany, był torturowany
i wciągnął swoją narzeczoną Blankę Kaczorowską oraz swojego szwagra Eugeniusza Świerczewskiego do rozwalenia, zdekonspirowania Armii Krajowej. No i udało mu się osiągnąć cel, że generał Brotrowecki został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Ale kontrwywiad Akowski namierzył zdrajców i tylko Eugeniusz Świerczewski został zastrzelony. Wszyscy otrzymali wyroki śmierci. Ludwik Karlsztajn wyjechał na front wschodni i później zamieszkał w RFN, a Blankę Kaczorowską mieli zastrzelić żołnierze Kedywu. Tylko że ona była w zaawansowanej ciąży i honor nie pozwalał, żeby ciężarną kobietę, nawet jeżeli doprowadziła do takiego czynu, honor nie pozwalał, żeby jej zastrzelić, ponieważ Armia Krajowa to nie byli żadni, jak to na przykład w filmach nasze matki, nasi ojcowie, to nie byli żadni bydlacy, którzy zastrzelili byle kogo bez powodu, po prostu ludzie z honorem, ludzie z tym przedwojennym, wyuczonym honorem żołnierza polskiego. Tajne nauczanie było też ważnym elementem w rozwijaniu tego polskiego państwa podziemnego. W Generalnej Gubernii, głównie na terenie Generalnej Gubernii, powstawały organizacje nauczycielskie, gdzie nauczyciele uczyli pokryjom wielu przedmiotów, na przykład historii polskiego czy religii, polskie dzieci i młodzież. W tamtych okresie, na przykład w okupowanej Warszawie, można było też, były też komplety, tajne komplety, gdzie studiowano wiele kierunków, działały podziemne uniwersytety. I teren tajnego nauczania na przykład nie obejmował Kresów Wschodnich czy Pomorza Gdańskiego. I to może sprawiło to, że ci zacofani ludzie z Kresów Wschodnich czy z Pomorza, którzy nie mieli styczności z tajnym nauczaniem, później wstępowali, angażowali się w tworzenie komunizmu w Polsce. Bardzo ważnym elementem przełomowym w historii Armii Krajowej była akcja Burza. Akcja Burza 4 stycznia 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła przedwojenne granice Polski. Wtedy na Kresach Wschodnich, na Gdańszczyźnie, na Polesiu i na Wołyniu zaczęły powstawać oddziały samoobrony, można powiedzieć oddziały, które miały przygotować wkroczenie Armii Czerwonej na te tereny, że wspólnie, no takie było naiwne myślenie Armii Krajowej, że Armia Krajowa żyła taką nadzieją, że wspólnie z Armią Czerwoną będą wyzwalać ojczyznę. No niestety wyszło tak, że na Wileńszczyźnie i na Wołyniu walczyliśmy z trzema okupantami. Z niemieckim, z rosyjskim i na Wileńszczyźnie z oddziałami litewskimi, a na Wołyniu z UPA. Tak to wyszło, że Armia Czerwona wyzwoliła te ziemię, ale na przykład w operacji wileńskiej Armia Krajowa z Armią Czerwoną wyzwoliły Wilno, ale NKWD sprytnie się pozbyło 12 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, wysyłając ich na wieloletnią katorgę na Syberię. Na Wołyniu dużą część żołnierzy akowskich, niewielką część wysłano na Syberię, ale część żołnierzy 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która złożyła broń przed Armią Czerwoną, wstąpiło do szeregów 1. i 2. Armii Ludowego Wojska Polskiego, która przemierzyła swój szlak aż do Berlina. Ważnym elementem przełomowym, który kończy istnienie Polskiego Państwa Podziemnego, był wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. Walki trwały ponad 63 dni. Z początku pierwsze kilka dni było po stronie, mieliśmy dużo sukcesów my Polacy. W czasie walk zdobyliśmy wiele terenów, wiele dzielnic i niestety nie udało się utrzymać. I wtedy w czasie Powstania Warszawskiego pokazał się ten byt istnienia Polskiego Państwa Podziemnego. Z tego względu, że żołnierze, że powstawała oficjalna prasa, oficjalne nawet kino, były gazety wydawane, prasa, wszystko można było robić na spokojnie, jak to się mówi, na ludzi. Niestety w 1945 roku
skończyła się jedna okupacja, zaczęła się druga. Wielu żołnierzy Armii Krajowej przyszło do podziemia, inni całkowicie chcieli zacząć zupełnie nowe życie. Niestety, jak wspomniałem, nie udało się z pewnych względów dokończyć istnienia Polskiego Państwa Podziemnego w okresie komunizmu. W 1945 roku w czerwcu miał miejsce proces 16. Skazano wtedy 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, m.in. delegata rządu RP na kraju Jana Stanisława Jankowskiego, dowódcę Armii Krajowej Leopolda Okulickiego. Skazano ich na w zasadzie kilkuletnie wyroki więzienia, ale w rzeczywistości część ich zamordowano. Tam Leopolda Okulickiego zamordowano w Wigilię 1946 roku. Jana Stanisława Jankowskiego zamordowano na dwa dni przed oficjalnym wyjściem z więzienia. A później część tych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, kiedy po kilkuletnich wyrokach wyszli z więzienia, to ich czekało kolejne więzienie w Polsce, gdyż minister UB zamykał ich pod kolejnymi zarzutami do więzień i niektórzy tam zostali zamordowani, m.in. Kazimierz Pużak, przywódca Rady Jedności Narodowej, którego ubecy zepchnęli ze schodów i po kilku dniach męczarni zmarł. W okresie, też wspomniałem, komunizmu, było wielu żołnierzy Armii Krajowej aresztowanych, wielu zginęło na łączce. Ja jeszcze wspomnę o tym, że bardzo byli poszukiwani cichociemni. Nie wspomniałem o tym wykładzie, z tego, że cichociemni byli żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i byli zrzucani na teren okupowany, gdzie mieli podjąć walkę. Oni byli doskonale wyszkoleni, dobrze wiedzieli. Oni też, w szczególności w szczególności Urząd Bezpieczeństwa na nich polował, bo wiedzieli bardzo dużo o nowych metodach walki przeciwko okupantom. A dzisiaj, w 1989 roku, odzyskaliśmy wolność. Dzisiaj o Armii Krajowej się bardzo powszechnie mówi, o żołnierzach wyklętych. Po lewej stronie na zdjęciu mamy pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, który powstał w 1999 roku w Warszawie. Znajduje się on przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie wiele szkół, wiele drużyn harcerskich nosi imię bohaterów Armii Krajowej. Obecnie żyje po tych 70 latach kilku tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, sławnie jest ich kilkunastu zaledwie, ale pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, o Powstaniu Warszawskim, o Armii Krajowej bardzo głęboko wryła się w świadomość Polaków. I na koniec, zanim ktoś będzie chciał zadać pytania, ogłoszenia parafialne. Zapraszamy do obejrzenia dwóch wystaw na szkolnym korytarzu: Polskie Państwo Podziemne i Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego. A w czwartek o godzinie 15:30 zapraszam do szkolnego dyskusyjnego klubu filmowego na projekcję filmu Andrzeja Wajdy Popiół Jamy, który opowiada o żołnierzu, o losach żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.